Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. 8.12, skomplikowana sytuacja radiowa. Sofia Budko jest w studiu Radia Wnet. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Która przyjechała, państwo słyszeli głos Sofii Budko z Charkowa. Pani doktor opowiadała nam o tym, co dzieje się w Charkowie. Teraz jest w Polsce i teraz próbujemy połączyć się z Serhijem Żadanem, pisarzem ukraińskim, a przy telefonie jest pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, który jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Jak o nie dbamy? W tej chwili nie ma żadnych zagrożeń, że żywności zabraknie, ale mówimy o tych zbiorach, które mieliśmy w roku ubiegłym. Natomiast obecny sezon wegetacyjny i przyszłość wymaga bardzo intensywnych działań. Przede wszystkim wypadnięcie Ukrainy i Rosji z rynku światowego, a to jest właściwie już przesądzone, sprawia, że na świecie zaczyna żywności bardzo brakować. Są kraje uzależnione od importu. Jest taki pas północnej Afryki, kraje Zatoki Perskiej. One muszą gdzieś po prostu kupić, bo u nich z powodów klimatyczno-glebowych nie ma możliwości rozwoju rolnictwa i zaopatrywały się w dużej mierze na Ukrainie czy w Rosji. W tej chwili nie mają gdzie kupić. Dlatego uważam, że my nie tylko powinniśmy starać się utrzymać produkcję żywności. Ona jest na przyzwoitym poziomie, również nasz eksport się rozwija z roku na rok. Udało się zdobyć nowe rynki. Tu kilka lat pracy nie poszło na marne. W ubiegłym roku wyeksportowaliśmy żywności za 37,5 miliarda euro z dobrym bilansem nadwyżki eksportu nad importem, ale z faktu zarówno naszych potrzeb żywnościowych, które no niepomiernie rosną, ponieważ chcemy przyjąć u siebie, przyjmujemy miliony również osób z Ukrainy, które również chcemy żywić, i tych możliwości eksportowych odpowiadających potrzebom wzrostu ludności na świecie, no to trzeba rolnictwo po prostu rozwijać, wykorzystać wszystkie jego możliwości. Oczywiście to nie jest tak, że to błyskawicznie można coś zmienić w rolnictwie. Mamy cykle wegetacyjne, to jest pewna dłuższa sprawa. Natomiast niewątpliwie trzeba starać się zlikwidować wszystkie nieużytki, jakieś pola, które nadawałyby się do uprawy, po to, żeby one były również obsiane. Ale to, co może każdego konsumenta, jesteśmy wszyscy konsumentami, dotykać bezpośrednio, o co zresztą apeluję, zacznijmy szanować żywność. Nie marnujmy żywności. Przecież to jest coś wyjątkowo głupiego i nienormalnego, żeby 30% żywności na świecie, na różnym etapie produkcji, ale również już kupionej przez konsumentów, którzy kupują za dużo, dają się, przepraszam za wyrażenie, podpuszczać promocji bardzo często, żeby tę żywność marnować. To jest i nielogiczne, i to jest grzech. Dla nas chrześcijan to należy jednoznacznie traktować jako grzech. Więc trzeba starać się oszczędzać żywność, nie kupować, nie wyrzucać tej żywności, bo innym, którzy mają pieniądze, ale tej żywności może po prostu brakować. Panie ministrze, ale na chwilę się zatrzymajmy. Czy jest coś takiego jak zapasy żywieniowe, tak? Wiemy o tym, że Chińczycy skupili ponad 50%, ponad 50% produktów rolnych, tak to nazwijmy, w ciągu jednego roku, i mają jakieś zapasy strategiczne. Czy my mamy taki system zapasów strategicznych, że wiemy, że gdyby zdarzył się klęska żywiołowa, gdyby była, no, cokolwiek się nie zdarzy, to mamy te zapasy i wiemy, że tych zapasów wystarczy na rok, albo na 3 miesiące, albo na 5 miesięcy. Żaden kraj nie ma zapasów, które by na lato wystarczyły. To jest niemożliwe. Natomiast my mamy oczywiście, bo tu trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Zapasy strategiczne państwa, które są w znaczącej ilości. One w sytuacjach kryzysowych, krytycznych mają na
kilka miesięcy zapewnić zaopatrzenie. Też nie wszystko można przechowywać. Zapasy są tych produktów, które nie ulegają zepsuciu. To są zboża, to są oleje, to jest mięso mrożone również i to jest. Ale równie ważne jest cały wolumen produkcji. To wszystko, co jest również w magazynach u rolników, w spichlerzach, w elewatorach, rozproszone po Polsce. Nie wszystko musi być kupione przez państwo. Ale państwo powinno, i ja jestem o tym przekonany, do tej pory to tak dość lekko do tego na świecie podchodzono, no bo jest wolny rynek, wszyscy produkują, to się bilansuje, popyt z podażą. Nie, państwo musi bardziej strategicznie tymi zapasami, zarówno swoimi, co się dzieje, ale również tymi ogólnymi zapasami żywności zarządzać. W tej chwili już niektóre kraje, obawiając się zaopatrzenia swojego rynku wewnętrznego, dotrwania do nowych zbiorów, a w Polsce, przypomnę, następne zboża, jeszcze żeby był dobry rok, bo zaczyna się robić bardzo sucho, w tej chwili na polach jest już kiepsko. Nie wiadomo, jak w tym roku będzie, ale najbliższe zbiory to jest koniec sierpnia, wrzesień. Czyli do tego czasu my musimy również mieć odpowiednie zaopatrzenie. Niektóre kraje wstrzymują eksport. Ja oczekuję, żeby rząd tu bardzo precyzyjnie to monitorował, bo może również taki zakaz eksportu trzeba będzie w Polsce wprowadzić. Na razie nie ma jeszcze takiej potrzeby, ale lepiej na zimne dmuchać. Szczególnie, że z faktu właśnie tego niedoboru żywności na świecie ceny oszalały. Pszenica 2000 za tonę, rok temu była poniżej 1000. Jest pokusa, żeby na tym w tej chwili zarobić, bo kraje nie mające żywności, które mają pieniądze, no, są gotowe każdą cenę praktycznie zapłacić, żeby cokolwiek gdzieś na świecie kupić. Ale tu musi być chłodna analiza i strategiczne zarządzanie przez państwo. Pan był teraz ministrem rolnictwa, to by pan postulował, żeby wprowadzić taki zakaz eksportu, czy nie? Ja nie mam danych, jestem człowiekiem, wydaje się, odpowiedzialnym. Nie mam danych w tej chwili tak precyzyjnych, ale wydaje się, że już dochodzimy do takiego momentu, kiedy należy wstrzymać eksport zbóż. Zresztą to wszystko przekłada się również, ta drożyzna, te wysokie ceny zbóż, przekłada się na dramatyczną sytuację hodowli zwierząt w Polsce. To jest dramat. Hodowców świń jeszcze nie odbili się po zapaści sprzed kilku miesięcy, roku ubiegłego, a już w tej chwili hodowla świń ze względu na koszt pasz zaczyna dramatycznie spadać. To samo zresztą dotyczy drobiu. Sytuacja generalnie z żywnością na świecie się mocno zmieniła. Wojna na Ukrainie trochę jak katalizator pokazuje, że o żywność trzeba bardziej dbać. Żywność, i jestem o tym absolutnie przekonany, jest elementem bezpieczeństwa strategicznego. To jest bezpieczeństwo militarne, energetyczne i żywnościowe. I może żywnościowe z tych trzech jest jednym z najważniejszych. I ono jest jak na razie w Polsce zabezpieczone. Jest zabezpieczone, ale musimy myśleć perspektywicznie o następnych latach, nie tylko o tym, co mamy w magazynach z roku ubiegłego. Ja zresztą uważam, wiem, że niektóre osoby się żachną na to, co powiem, ale my tak dość lekką ręką, jako społeczeństwo w miarę zamożne, żyjące na przyzwoitym poziomie, mamy pieniądze, więc no się kupi. Były takie głosy przez lata, co się będziemy zajmowali polskim rolnictwem, przecież żywności na świecie jest pod dostatkiem, kupimy gdziekolwiek indziej, nie będziemy tutaj za mocno ustępowali polskim rolnikom. Nie, trzeba myśleć o rolnictwie jako o jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki w Polsce, dającej jednocześnie właśnie to bezpieczeństwo żywnościowe. Ale również, tak jak każdy powinien szanować żywność, nie marnować żywności, tak również uważam, i to jest pewnie przyczyna różnych żachnięć w tym momencie, każdy, kto ma jakąś działkę, jakiś ogródek, powinien starać się również tam trochę żywności na swoje potrzeby, głównie warzyw, uprawiać. Nie tylko trawniki i iglaki, ale chociaż trochę warzyw, po to, żeby zmniejszyć presję zakupową, bo niedawno mi jedna pani mówi, proszę pana, ja mam pieniądze, co ja będę się tu w ogródku grzebała w ziemi.
Tak, tylko możesz mieć pieniądze, a z tą żywnością możesz mieć kłopot, gdzie kupić. A oprócz tego, jeżeli nie kupimy sami, chociaż troszeczkę, bo będziemy mieli swojego, to tej żywności będzie więcej dla innych potrzebujących. To jest dość logiczne. Więc wydaje mi się, że każdy może na tym rynku żywności jakieś drobne gesty, drobne działania poprawiające zaopatrzenie również u siebie realizować. A jak dużo w Polsce ziem leży odłogiem? Tak, to jest również problem, że jest sporo gruntów, które są nieuprawiane. Owszem, jest część gruntów tak słabych, że nie warto ich uprawiać. To lepiej las posadzić. Zresztą tych lasów w gruntach rolnych posadziliśmy około 100 tysięcy hektarów. To jest istotny już udział w strukturze lasów w Polsce. Ale są również grunty, które są odłogowane, leżą. Często właściciele mieszkają w mieście, nie są specjalnie zainteresowani uprawą, bo oczywiście nie mają takich możliwości. Są zainteresowani dopłatami do tych pól, a nie uprawą. Należy w takim razie przekazać je sąsiadom, którzy potrzebują ziemi do uprawy. Mamy również problem, ja zgłaszałem to zresztą obejmując stanowisko ministra premierowi Morawieckiemu wtedy, mamy ponad 2 miliony hektarów trwałych użytków zielonych, łąki pastwisk, które często są też nieużytkami, gdzie już tam jakieś samosiejki zaczynają rosnąć, a do tych pól również są, powiem to otwarcie, wyłudzane dopłaty. Przecież nie powinno być płacenia za coś, co nie przynosi żadnej produkcji. Na tych polach powinny być hodowane czy bydło mięsne, czy owce, czy inne gatunki zwierząt, gęsi na przykład, które na zielonce mogą znakomicie również rosnąć, po to, żeby te powierzchnie również zasilały rynek żywności. Tu jest również potrzebna zmiana polityki Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy, panie redaktorze, wielokrotnie o tak zwanym Zielonym Ładzie. Wojna na Ukrainie pokazała, powtórzę to jeszcze raz, że żywności na świecie zaczyna brakować. A Komisja Europejska z uporem maniaka dalej chce lansować strategie, takie lewicowe strategie, które nazywają się ogólnie Zielonym Ładem, bo one dotyczą nie tylko rolnictwa, ale również tam i produkcji energii, transportu, budownictwa i tak dalej. W rolnictwie to, co Komisja chce wprowadzać już od przyszłego roku, czyli za kilka miesięcy, istotnie zmniejszy produkcję żywności. Doprowadzi do tego, że żywności w Europie będzie mniej produkowane. No gdzie logika? Ale żywności na świecie potrzeba, a komisja swoje. Komisarzem odpowiedzialnym za rolnictwo jest pan Wojciechowski. No tak, tylko co z tego? Wszyscy liczyliśmy na to, że będzie obrońcą rolnictwa, a się okazuje, że on bardziej słucha lewicowych ideologów niż rolników. Jestem bardzo zawiedziony postawą całej komisji. Nie wiem, jakie wpływy ma komisarz Wojciechowski, bo tam osobą, która decyduje o Zielonym Ładzie jest Timmermans, znacznie mocniejszy, może najmocniejszy w tej chwili polityk w Komisji Europejskiej. Ale jeżeli nie będzie refleksji, proszę sobie wyobrazić, Komisja Europejska między innymi nakazuje krajom członkowskim odłogowanie części gruntów, nie uprawianie części pól. Z tego się ponoć mają wycofać, bo byłoby to już absolutnym skandalem, ale również zmniejszyć nawożenie, to, które jest potrzebne roślinom, żeby dały plon. Zmniejszyć radykalnie ochronę roślin, więc będziemy sprzątali dużo mniej, jeszcze marnej jakości, bo uszkodzone przez szkodniki, czy przez choroby grzybowe, czy bakteryjne, które roślin również dotykają. Cały czas przymuszanie rolników europejskich, że mają przechodzić na rolnictwo ekologiczne, założenie 25% ziemi ma być uprawiane ekologicznie. Przecież z całym szacunkiem dla żywności ekologicznej, my ją bardzo lubimy i cenimy, ale tyle powinno się jej produkować, na ile konsumenci wykazują zainteresowanie. A czy pan w sklepach, gdzie jest żywność ekologiczna, widzi tłumy, że ktoś sobie wyrywa z rąk te produkty? Nie. Więc opłacalność produkcji ekologicznej jest uzależniona od chłonności rynku. A panie ministrze, takie proste i skomplikowane pytanie. O ile wzrosną w tym roku ceny żywności, ceny chleba? Chleba może nie aż tak bardzo, bo młynarze mają kupione sporo zapasów zboża. Ale niewątpliwie te zmiany będą i my będziemy odczuwali je
praktycznie w sposób ciągły. Dlatego, że jednak koszty potwornie wzrosły. Zarówno te koszty u rolników, wspominałem o nawozach, o paszach, o środkach ochrony roślin, ale również ta pułapka rosyjska zastawiona na Europę w postaci cen, w postaci energii, uzależnienia od energii, dopóki nie nastąpi oderwanie się od dyktatu rosyjskiego w przypadku gazu, ropy, co przekłada się na wszystko inne również, na produkcję energii, to również koszty pośrednie w całym łańcuchu żywnościowym wzrastają. To nie są tylko koszty paliwa w maszynach rolniczych, energii, ciepła w budynkach inwentarskich, ale również w piekarniach, w masarniach, koszty transportu, sklepów, rosną pensje również. To wszystko, co też powoduje inflacja, więc należy przewidywać, że żywność niestety będzie drożała. I tym bardziej ten mój apel o szanowanie żywności, o niemarnowanie tej żywności, o wytwarzanie, nawet jeżeli ktoś ma takie możliwości, w niewielkich ilościach na swoje potrzeby, jest, wydaje się, bardzo, bardzo potrzebny i myślę, że wielu ludzi powinno zacząć myśleć nie tylko o czubku własnego nosa, ale szerzej o tym, jak te miliardy ludzi na świecie trzeba wyżywić. I dlatego szerzej Ameryka Południowa, dostawca soi, ceny nawozów, soja droga, z kolei soja jest częścią, ważną częścią składową paszy, kury, hodowla, co z tym będzie? To będzie miało ogromne problemy, dlatego że drożyzna na świecie sprawia, że koszty paszy idą bardzo w górę. Ale może w związku z tym to, o czym mówię od lat, czego nie rozumie przemysł paszowy i bardzo zdecydowanie optuje, lobbuje, naciska na polityków, żeby nie wprowadzać żadnych ograniczeń w zakresie importu soi. Ona jest praktycznie w 100% modyfikowana genetycznie. To, co idzie do żywienia drobiu i świń. Trzeba oprzeć się również na... I to by dawało pewną stabilność i pewną odporność polskiemu rolnictwu. Uprawiać więcej roślin wysokobiałkowych, które mogą rosnąć w Polsce. To są tak zwane rośliny bobowate, groch, łubiny, bobik, również soja, która w Polsce zaczyna bardzo dobrze plonować. I próbujmy w części zastępować to, co sprowadzamy z zagranicy, w części uniezależniać się od importu, jeżeli mamy możliwość wytwarzania różnych produktów w Polsce. Lepiej, żeby to zostało na rynku naszym, polskim, żeby zarobili polscy rolnicy, niż rolnicy w Brazylii, w Argentynie, w Urugwaju, Paragwaju czy w Stanach Zjednoczonych, choćby przy uprawie soi. Trzeba bardziej cenić to wszystko, co jesteśmy w stanie wytwarzać w Polsce. A my możemy być, nawet w pewnym sensie, uważać się za ludzi szczęśliwych, bo mamy klimat, mamy kraj, mamy powierzchnie uprawne, które pozwalają nam produkować żywność, ba, zwiększać produkcję żywności. Były kiedyś takie, pamiętam, wyliczenia, że w Polsce bez jakiejś przesadnej intensyfikacji rolnictwa możemy spokojnie żywności wytworzyć dla 80, może 90 milionów ludzi, czyli przeszło dwukrotnie więcej niż nas jest tutaj w Polsce. Więc powinniśmy z tego korzystać. To jest również w pewnym sensie szansa dla polskiego rolnictwa, rozwoju, uzyskania istotnej pozycji na światowym rynku żywności i utrzymania tych pozycji. To jest ważne dla bezpieczeństwa żywnościowego, to jest ważne dla dochodów, to jest ważne również dla gospodarki państwa polskiego. To wymaga również pewnych określonych działań ze strony rządu, a nie takiego trochę też patrzenia, że samo się coś wyreguluje. Jest czas wojenny i również zarządzanie musi być bardziej przemyślane i strategiczne. Powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa. Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Jest godzina 8:31. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.